Ja uczę się w szkole muzycznej śpiewu, także już mam trochę występów ze sobą. Śpiewałam Sama Smitha piosenkę I'm Not The Only One. No jest to mi bliska muzyka, bardzo lubię Sama Smitha, bo to jest taka, takie ballady, taki mniej żywsza muzyka, taka bardziej o uczuciach, żeby opowiadała. To jest jakby dla mnie istotne. Właśnie nowe jesteśmy już 12 rok. Bardzo się cieszę z tego, że taką możliwość mamy. Mogę przez ten okres czasu obserwować, jakie różne formy wyrazu artystycznego chcą przedstawić uczniowie. I muszę powiedzieć, że te formy wyrazu zmieniają się w tym roku. Mamy przede wszystkim ukierunkowanie na wokal. Mamy dwa spektakle teatralne, kilka zespołów muzycznych. Według mnie jest to bardzo dobre, ponieważ to rozwija właśnie te wszystkie talenty uczniów. Talenty artystyczne, nie tylko właśnie wokalne, ale też talenty muzyczne, jak gra na jakichś instrumentach albo taneczny. To też rozwija ich pasję i kształtuje tych ludzi. Chcę uwierzyć snom, chcę uwierzyć snom, chcę uwierzyć snom. Chcę uwierzyć snom, chcę uwierzyć snom. Czy mnie widzisz, czy tam jesteś, czy ty znasz mnie, daj znak wreszcie. Zaśpiewałam piosenkę z Krainy Lodu pod tytułem Chcę uwierzyć snom. Wybrałam ją dlatego, że ostatnio była właśnie na gali Oscarów i bardzo mi się spodobała. I no, stres wiadomo był jak zawsze, ale wydaje mi się, że on był taki mobilizujący i dzięki temu ten mój występ tak jakby dawał mi, można powiedzieć, kopa i dzięki temu pomagał mi też w występie. Mogę pana zapewnić, że to szczęścia nie daje. Kiedy pływam, myślę sobie, dlaczego ja, dlaczego ta woda, czego żyję. Ja również zamierzam popełnić samobójstwo. Pan? Ja! I przede wszystkim ja! Ja mam do tego samobójstwa więcej praw i więcej powodów niż pan. Ale dlaczego? Panu się nie podoba tylko pańskie życie. A mnie się nie podoba życie w ogóle. A to jest wielka różnica. Recycling Art Day to wydarzenie, które odbywa się już po raz drugi. Dzisiaj zachęcamy do tego, aby zastanowić się nad tym, czy zamiast kupować nową rzecz, nie mamy zasobów w domu, które mogą nam posłużyć do tego, aby zbudować coś, co nam się przyda w życiu codziennym, coś użytecznego. Dlatego hasłem przewodnim dzisiejszego dnia jest: zanim kupisz, zapoznaj się z tym, co masz. My w ogóle uwielbiamy to miejsce, tutaj Art Zone, ponieważ od wielu lat tutaj z córką przychodzimy. Córka uczestniczy w bardzo różnych zajęciach i wtedy, kiedy są jakieś takie akcje wiosenne, zimowe, jakiekolwiek, związane z tematem przewodnim ekologii albo jakimś innym, tego nie mogę. To właściwie zawsze jesteśmy, dlatego że to jest dla dzieci świetna zabawa, no i nauka też jakiejś idei wyższej, tak? Czyli właśnie robimy świetne zabawki z rolki papieru toaletowego. W sumie ze wszystkiego można zrobić zabawkę, czego już nie potrzebujemy. Z tego starego kartonu możemy wyciąć sobie jakieś kształty i czymś owinąć, a spod na przykład możemy pociąć i zrobić kulę disco i do czegoś poprzepinać, żeby to się świeciło. Sami w domu propagujemy taki typ zabawy, jeżeli przychodzi do nas paczka, to jak najbardziej daje dzieciakom pudełko do zabawy, żeby mogły to wykorzystać, zanim wyrzucę to do śmieci. I jak najbardziej uważam, że ten typ zabawy jest jak najbardziej pouczający dla dzieciaków. Materiały są w takiej różnorodności, że naprawdę pomysłów można mieć mnóstwo. Dzieciaki są bardzo zaangażowane. Mnie się też podoba i też się wciągnęłam, więc przypomniało mi się dzieciństwo. Wymyślamy wspólnie. Zaproponowaliśmy kilka różnych warsztatów. Warsztaty dla dzieci, podczas których mogą zrobić różne zabawki właśnie z produktów, które nazywamy śmieciami i je najczęściej wyrzucamy. Oraz warsztaty dla rodzin i dorosłych.
warsztaty biżuterii, warsztaty przerabiania firanek na worki na zakupy oraz tworzenia ekotoreb. Nie miałam świadomości, że takie różne materiały można wykorzystać właśnie w taki i taki sposób. Myślę, że ja będę nosić tą biżuterię, także to będzie jak najbardziej korzyść. Także nie będę musiała kupować nowej, także kolejna korzyść finansowa. Określamy, gdzie chcemy mieć tunel, gdzie chcemy mieć górę, no nie? I podwijamy w ten sposób i tutaj zszywamy. Tutaj szyjemy woreczki Zero Waste na zakupy. Takie jest przeznaczenie. Są to woreczki szyte ze starych, używanych firanek. O to chodzi, by używać materiały już używane, niepotrzebne i żeby je przetworzyć na torebkę woreczek, który będziemy używać wielokrotnie.